Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie snapshota 15W44A. Jest to jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni snapshot, w którym są dodane nowe elementy do Minecrafta przed pełną wersją aktualizacji 1.9, oczywiście której przegląd także u mnie zobaczycie, ale to myślę już całkiem niedalekiej przyszłości. Na razie więc przejdę do dzisiejszych zmian. Zacznę może od nowego itemu, który właśnie dzisiaj został wprowadzony, czyli Ender Krystala. Żeby go uzyskać, musimy zabić szkieletowego konia, o którym więcej możecie dowiedzieć się z filmu, do którego adnotacja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Kryształy te możemy stawiać na obsydianie oraz na bedrocku. Jak wiecie, tych powiedzmy jeźdźców apokalipsy jest czterech i dokładnie cztery kryształy będą nam potrzebne do odrodzenia smoka w endzie. I o tym właśnie teraz wam opowiem. Do tej pory, gdy zabiliśmy smoka, mogliśmy odrodzić go za pomocą zbudowania twarzy creepera z gliny. Był to dosyć dziwny, no i taki powiedziałbym głupi sposób. I Mojang zapowiadał już od dawna, że zostanie to zmienione. No i w końcu w dzisiejszym snapshocie doczekaliśmy się. Od teraz, żeby odrodzić smoka, będziemy musieli ustawić cztery kryształy wokół portalu po jednym z każdej strony. Gdy to zrobimy, te cztery kryształy na środku, podobnym strumieniem energii, jakim smok odnawia swoje życie z kryształów, będą powodowały wybuchy na szczytach obsydianowych filarów, będą je nieco zmieniały oraz odtworzą kraty, które znajdują się na szczytach z czterech z nich. Gdy już każdy z filarów zostanie jakby odtworzony, pojawi się smok razem ze wszystkimi 12 kryształami. Kilka tygodni temu została wprowadzona nowa mechanika odradzania się życia, o której więcej także możecie się dowiedzieć z filmu, do którego adnotacja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Od dzisiaj mechanika ta działa jedynie wtedy, gdy mamy pełen pasek głodu. Od snapshota 15W44A zwykłe złote jabłka zamiast regeneracji dają nam efekt regeneracji 2. Lekko zmienione zostało także zachowanie ikonek efektów, które wyświetlają nam się w prawym górnym rogu ekranu oraz to, co możemy znaleźć w skrzynkach w dungeonach. I oczywiście, jak w każdym snapshocie, naprawiono błędy i troszkę grę zoptymalizowano. Także to były już wszystkie zmiany wprowadzone w dzisiejszym snapshocie. Jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić następnych przeglądów, być może już aktualizacji 1.9. Dzięki za oglądanie, no i cześć.